Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze Inwestycje i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch spółkach z dużym udziałem skarbu państwa, tu dwóch ogromnych spółkach, które są w indeksie WIG20. Mowa tutaj o spółce PZU i KGHM. Kiedy skupiamy się zazwyczaj tutaj na analizie spółek, to bardzo mocno patrzymy co się dzieje wewnątrz, ale też pamiętajmy o tym, że to otoczenie makro ma bardzo duże znaczenie i tak naprawdę Często jest tak, że im większa spółka, tym to otoczenie makro ma większe znaczenie i to bardzo mocno widać chociażby w przypadku KGHM-u, o którym sobie później powiemy. Zaczniemy od spółki PZU. Myślę, że spółkę PZU wszyscy znają. To, są, to jest spółka, która zajmuje się ubezpieczeniami. No i jeżeli chodzi o, o spółkę PZU, w ostatnim czasie mieliśmy spadki, no bo jeszcze, powiedzmy, ten rok temu spółka w okolicach 40 zł, co też historycznie nie było jakimś wysokim strasznie poziomem, teraz to są okolice 30 zł, no zwłaszcza po wynikach finansowych, które były troszeczkę słabsze niż tutaj zakładali analitycy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o te wyniki finansowe spółki PZU, one są też o tyle ważne, że PZU jest jednak spółką dywidendową z jasno określoną polityką dywidendową, tutaj ta polityka dywidendowa jest w zasadzie niezmienna od 2016 roku, czyli kilka ładnych lat. W tym momencie, jeżeli chodzi o tę dywidendę, no to mówimy o tym, że nie więcej niż 20% zysku przypisanego właścicielom jednostki dominującej powiększy kapitał zapasowy, a nie mniej niż 50% to będzie ta dywidenda. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o tutaj PZU, no to też. Ta dywidenda zależy od chociażby współczynnika wypłacalności. Oni mówią, że ma być powyżej 200% w tym momencie jest całkiem bezpiecznie, bo jest grubo ponad 200%. No też KNF tutaj może dołożyć swoje 3 grosze. Pamiętam chyba wszyscy 2020 rok i to zalecenie KNF-u, żeby i banki i właśnie no, PZU między innymi, czyli ubezpieczalnie powstrzymały się z wypłatami dywidendy, dopiero później właśnie między innymi PZU dostał taką własną interpretację, że może wypłacić później też banki czekały na taką interpretację, czy w końcu mogą wypłacać, czy jednak KNF dalej sugeruje zatrzymać, tę, zatrzymać te pieniądze w bankach, więc tutaj też patrząc właśnie na dywidendę, no czasem mogą się pojawić takie, takie no, niespodziewane czynniki, aczkolwiek to jest jednak rzadkość. Głównie mówimy o PZU, że jest to spółka dywidendowa, która od no, dłuższego czasu tę dywidendę wypłaca, no bo jeżeli zobaczymy na tę historię. Wypłacania dywidend właśnie przez spółkę, przez spółkę PZUN, to zauważmy, że o ile za 2019 nie było no właśnie ze względu na te wytyczne KNF-u, no to jednak od wielu, wielu lat cały czas ta dywidenda tutaj, ta dywidenda tutaj jest w ostatnio w okolicach 3 zł. Ostatnio dywidenda uchwalona 1 90 zł. 94 zł. Ostatnie notowanie prawem do dywidendy 27, 27 września. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę dywidendę, tutaj też myślę, że interesująca informacja. PZU widzi potencjał, by przestrzeń do wypłaty dywidendy w 2023, czyli no za ten obecny rok, za 22 była bardzo, bardzo atrakcyjna. I tutaj mówimy o tym, że dywidenda uwzględniać, uwzględniać może także kwotę 1,3 miliarda przeznaczoną wcześniej na kapitał zapasowy. Może, ale nie musi. Także tutaj też myślę, że na to, na to warto zwrócić, yy, zwrócić uwagę. Przy założeniu, że rekomendacje knf odnośnie wypłat byłaby identyczna jak w 2021 roku, bylibyśmy w stanie sięgnąć wtedy po to wszystko, co zostało przesunięte na kapitał zapasowy 1,3 miliarda, co byłoby dywidendą na poziomie złoty 50 zł na złoty 50. Zł na akcję z tego właśnie kapitału zapasowego. No zobaczymy jak to dalej będzie, no też zobaczymy jaki będzie wynik netto PZU w tym całym 22 roku, tak, no bo jeżeli chodzi o PZU, tutaj też mamy do czynienia z pewnymi odpisami, od czasu do czasu te odpisy tutaj, te odpisy tutaj są, zresztą jeżeli zobaczymy na wynik w samym drugim kwartale w stosunku do konsensusu, to zauważmy, że zysk netto jednostki dominującej jest trochę niższy, 14% niż to, co zakładali analitycy, no ale też tutaj mieliśmy Pewne odpisy. Zauważmy, że ten zysk netto to rzeczywiście jest niższy, ale był wzrost rezerw między innymi i na tej odpisy na system ochrony ryzyko prawne kredytów frankowych w kredytów frankowych w bankach. No pamiętajmy o tym, że PZU jest dużym udziałowcem w banku PKO oraz w banku Alior, więc to, co się dzieje w tych bankach też ma, też ma znaczenie. No i były właśnie te konkretne odpisy chociażby w drugim kwartale, jeżeli chodzi o te kredyty frankowe, chociaż i PKO i Alior nie są jakoś strasznie mocno akurat z tego tytułu zagrożone, no ale pamiętajmy też, że są wakacje kredytowe. No i tutaj już niemalże wszystkie banki, no może pomijając boś banki, bank handlowy, są dosyć mocno zagrożone tymi, tymi odpisami banki już ustaliły, jakie to, będą, jakie to będą odpisy i chociażby PKO 2,4 miliarda złotych, jeżeli chodzi o Alior 466 milionów, no czyli łącznie te banki z grupy PZU zapłacą około 3 miliardy złotych właśnie ze względu na te wakacje kredytowe, więc tutaj też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o te, no takie problemy spółki PZU z bankami, jeszcze nie są do końca, nie są jeszcze, jeszcze zakończone, więc na to też myślę, że powinniśmy zwracać Uwaga, aczkolwiek po pierwszym półroczu ten wynik netto wcale nie jest jakiś, jakiś zły, więc też myślę, że ten 23 pod względem dywidendy nie musi być jakiś, jakiś słaby. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie w trzecim, w trzecim kwartale, jeżeli chodzi właśnie o spółkę PZU. W każdym razie, patrząc tutaj na, patrząc na spółkę, też pytanie, czy nie będzie jakichś kolejnych odpisów ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Bo w takim czacie inwestorskim grupa PZU ym, dokonała odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych ukraińskich aktywów, czy y, spodziewałem się kolejnych odpisów, i tutaj jeden z szefów spółki odpisał, że na tym etapie trudno jest jednoznacznie sformułować taką tezę. Niestety to wszystko zależy od dalszego przebiegu tego konfliktu, więc ciężko tu coś powiedzieć, chociaż te ostatnie informacje, które docierają do nas z frontu, raczej dla Ukrainy pozytywne, chociaż znowu Putin zaczyna tam mobilizować kolejnych, yy, kolejnych rezerwistów. Z tego co widziałem, ogromne protesty w, w Rosji każdym razie, w każdym razie wciąż tu jest taka niepewność, jeżeli chodzi o PZU, czy nie będzie znowu jakichś kolejnych, kolejnych odpisów, no bo gdyby nie te odpisy, no to tak naprawdę ten wynik netto byłby, byłby całkiem dobry, byłby bardzo dobry, jeżeli chodzi o ten drugi, o ten drugi kwartał. Też patrząc na jakieś inne wartości, gdybyśmy się mieli czegoś negatywnego tutaj do, doszukiwać, no to te aktywa pod zarządzaniem, jeżeli chodzi o PZU, one trochę spadają, a pamiętajmy, że PZU ma jasno wytyczoną strategię na najbliższe lata. No i jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić w tej strategii, to znaczy jeżeli myślałbym o czymś, że PZU czegoś z tej strategii rzeczywiście nie wypełni, to to jest właśnie uwzględnienie te, te aktywa pod, pod zarządzaniem, no bo patrząc na to, co się ostatnio tutaj dzieje, one spadają, no a jeżeli sobie przejdziemy tutaj strategii PZU21-24, no to o ile składka przypisana brutto, czyli, yy, czyli to takie najważniejsze kryterium, jeżeli chodzi o ubezpieczalnie, jest na dobrym poziomie, myślę, że spokojnie w 24 o, osiągną, to, osiągną tę składkę. Jeżeli chodzi o zysk netto, czy wskaźniki wypłacalności też będzie dobre? Dobrze. No to jeżeli chodzi o aktywa pod zarządzaniem, no tutaj już raczej yy, takich dobrych informacji nie mamy. Więc to jest, myślę, coś, co z tej całej strategii, w moim zdaniem, yy, Najtrudniej będzie zrealizować. Nie zdziwię się, jeżeli w 2024 roku te aktywa pod zarządzaniem będą dużo niższe niż właśnie te 60%. Te 60%. O to bym się tutaj najmocniej, najmocniej bał, jeżeli chodzi o tę całą strategię PZU. W każdym razie, patrząc jeszcze na wynik grupy PZU, można zauważyć, że w tym samym drugim kwartale wynik na działalności inwestycyjnej z wyłączeniem banków na, na stracie 157 milionów, ale gdybyśmy wzięli już taki cały wynik, wynik inwestycyjny, no tutaj działalność bankowa bardzo mocno bardzo mocno spółce, spółce też pomogła, także może trochę czepiam, się, trochę czepiam się na siłę. Biorąc pod uwagę dywidendy, no bo mówiłem o tym, że PZU jest spółką dywidendową, no to mamy ten współczynnik wypłacalności, on ma być na poziomie ponad 200%, jest na poziomie 222, więc tutaj jest naprawdę spółka bardzo, bardzo bezpieczna. No pytanie największe, czy te problemy z bankami już się, już się tutaj skończyły, czy jednak w tym trzecim kwartale też będziemy mieli jakieś odpisy właśnie w związku z tym wynikiem, wynikiem, banków, no co oczywiście mogą, miałoby wpływ na, na przyszłą, na przyszłą dywidendę, w każdym razie, no patrząc na ogólnie sytuację spółki PZU, tutaj jest, myślę, że wszystko, wszystko dobrze, ze względu na to, że ta, chociażby składka przypisana brutto cały czas rośnie, plus 3%, jeżeli to sobie zobaczymy rok do roku, czyli ona nie rośnie jakoś strasznie mocno, ale jednak cały czas mamy ten trend ten trend wzrostowy i on jest od wielu, wielu lat, raczej to się nie zatrzyma i moim zdaniem, jak mówiłem, tutaj ten cel na 24, jeżeli chodzi chociażby o składkę przypisaną brutto, czyli ten najważniejszy wskaźnik w przypadku ubezpieczalni, będzie, będzie wypełniony, więc tutaj o to się absolutnie, absolutnie nie martwię. W każdym razie, no pytanie jak trzeci kwartał, i jak ta e, jak banki sobie, sobie tutaj poradzą, myślę, że to jest taki największy znak zapytania. No W każdym razie, ja tutaj liczę na fajną dywidendę, e, fajną dywidendę za rok. Zauważmy, że PZ jakoś strasznie mocno nie spadło, no bo oni bujali się w tym przedziale 32-28 po tych wynikach finansowych, no, które były słabsze od założeń. Mówimy tutaj o zysku netto, który był słabszy od założeń, oni spadli tam w okolice 27, ale już praktycznie odrabiają cały czas okolice 28 tutaj jeśli aż takiego mocnego spadku tutaj jeżeli chodzi o spółkę o spółkę PZU nie było a te myślę że odpisy nie były takie takie pewne, to znaczy ile tych odpisów konkretnie będzie. No, czy trzeci kwartał też właśnie będzie z jakimiś odpisami, tego nie wiemy, jak mówiłem, i banki mogą się do tego przyłożyć i ta sytuacja na Ukrainie, chociaż bardziej tutaj bałbym się, yy, bałbym się o banki, więc dla mnie ta sytuacja PZU jeszcze taka pewna w tym momencie nie jest. Więcej będziemy, myślę, że dużo, dużo więcej będziemy wiedzieć po wynikach za trzeci kwartał, no a do nich jeszcze jeszcze trochę nam zostało. A drugą spółką o której dzisiaj chcę powiedzieć jest spółka KGHM. No i jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę KGHM, też myślę, że wszyscy wszyscy znamy KGHM Polska, KGHM Polska Miedź. Oczywiście oni nie zajmują się tylko miedzią tutaj też między innymi między innymi srebro, aczkolwiek są jednymi, jedną z największych spółek na świecie, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o mieć, i też mamy mocne, mocne tutaj spadki. No Trochę jak każda spółka surowcowa jest zależna w dużej mierze od swojego głównego surowca albo swoich głównych, głównych surowców tutaj pytanie też jak to będzie jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o te ich koszty no bo pamiętajmy o tym, że ostatnio premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, że będzie jakaś tarcza solidarnościowa dla spółek takich energochłonnych no czy KGHM się na coś takiego załapie ciężko mi powiedzieć tutaj w pierwszeństwo będą miały jakieś pewnie huty, aczkolwiek KGHM no to też jest biznes dosyć mocno energo, energochłonny, więc tutaj też pytanie czy KGHM się na to załapie czy nie, tutaj my Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby o czymś, takim, o czymś takim konkretnie mówić. W każdym razie, już w tym momencie KLKHem podejmuje jakieś różnego rodzaju działania, redukują zużycie gazu, ma zabezpieczone 25, a nawet 30% energii na 23 rok. Więc powiedzmy, że w miarę jest tutaj dobrze, chociaż no te koszty energii wzrosły około 330 milionów zł, złotych rok do roku. No więc to są, myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo, bardzo duży, duży koszt, więc tutaj też na to warto, warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o spółkę KKHM, no to skoro huty tutaj są jakby na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi właśnie o właśnie. O tę tarczę solidarnościową, przynajmniej takie są na ten moment zapowiedzi. No to, jak mówię, możliwe, że KGHM też się na to w jakimś tam stopniu załapie. Aczkolwiek myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby o jakichś konkretach tutaj mówić. No, w każdym razie, KGHM oczywiście jest zależny od miedzi, i jeżeli chodzi o tę miedź, ona bardzo mocno urosła w ostatnich, w ostatnich dwóch, trzech latach, no ale ostatnio mieliśmy mocne, mocne spadki. No tutaj oczywiście Chiny mają dużo do, dużo do gadania. Pytanie, czy będzie takie czy będzie jakiś kolejny boom na miedź, w moim odczuciu jakiegoś takiego boomu na miedź nie będzie, aczkolwiek pamiętajmy, że w tym bardzo długim okresie jednak będziemy zużywać coraz więcej miedzi, więc to nie jest jakaś zła sytuacja dla spółki KGHM, ale jeżeli ktoś liczy znowu, że właśnie ze względu na to, że coraz więcej wykorzystujemy tej miedzi w, no ogólnie w gospodarce, to znowu będziemy mieli jakiś boom na miedź i tutaj zobaczymy, nie wiem, 12-15 tysięcy dolarów za tonę, no tutaj raczej byłbym sceptycznie do takiego scenariusza na Stawione. Oczywiście, jak mówiłem, Chiny mają tutaj bardzo dużo do bardzo dużo do gadania i bardzo duże znaczenie mają. No i też te zapasy, jeżeli chodzi o mieć, ostatnią informację, że są w tym momencie wyjątkowo niskie zapasy miedzi na, miedzi na świecie. Między innymi właśnie, właśnie w Chinach, gospodarka Chin toczy znów walkę z pandemią, co dalej odbija się na tamtejszych danych makro, w USA jest, ma miejsce już techniczna recesja, więc tutaj też patrząc na ogólnie gospodarkę nie są jakieś nie są to jakieś warunki do tego, żeby właśnie takie ceny takich surowców jakoś strasznie mocno rosły. No, z drugiej strony, jeżeli chodzi o te zapasy są one bardzo niskie, obecne zapasy miedzi monitorowane przez trzy kluczowe światowe giełdy wynoszą niecałe 200 tysięcy ton, co jest historycznym minimum, jeżeli chodzi właśnie o te zapasy. No i pytanie, czy znowu nie będziemy mieli troszeczkę powtórki z rozrywki, to znaczy w tym momencie właśnie gospodarka USA zwalnia, gospodarka Chin zwalnia ze względu na ze względu na pandemię, czy w momencie, kiedy właśnie ta znowu będziemy się odbudowywać po tej pandemii, po tej recesji, czy znowu nie będzie właśnie ze względu głównie na te niskie stany za, stany zapasów miedzi to znowu nie będzie jakiegoś większego boomu na miedź i ona nie wróci do powiedzmy tych takich wysokich poziomów okooli ok. 10 tysięcy za tonę. Jest to w moim odczuciu dużo bardziej realny scenariusz niż jakieś kolejne takie bardzo mocne wzrosty 15-14 tysięcy za tonę, czyli ten powrót takich o, maksimów, ale moim zdaniem absolutnie jeszcze nie, jeszcze nie teraz, te najbliższe miesiące, raczej bez jakiegoś mocniejszego odbicia, a co za tym idzie? no brak takiego paliwa do wzrostów, jeżeli chodzi o KGHM. No spółka KGHM, KGH, jak mówię, moim zdaniem interesująca. Pytanie, czy na teraz? No ja bym tutaj był raczej sceptycznie w tym momencie, w tym momencie nastawiony, aczkolwiek KGHM już dawał bardzo fajnie zarobić i myślę, że jeszcze nie raz da zarobić, ale to jeszcze w moim odczuciu nie jest minimum, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o KGHM. No żeby być uczciwym, tutaj też trzeba zobaczyć, że srebro trochę podobnie się zachowuje. Tutaj mam wykres pięcioletni, też mieliśmy mocne, mocne wzrosty, na no, aczkolwiek ostatnio spadki, jeżeli chodzi właśnie o yy, właśnie o. Srebro, no też trzeba tutaj być uczciwym i patrzeć na kurs dolar do złotówki, gdzie, gdzie ta złotówka cały czas jest coraz słabsza. Dolar się, się umacnia, no bardziej to złotówka jest słaba w stosunku tak naprawdę do wszystkich walut. Gdybyśmy wzięli sobie euro do złotówki, też tutaj byłoby, byłoby słabo. Aczkolwiek trzeba przyznać, że dolar jest w tym momencie w miarę mocną walutą, więc tutaj też to oczywiście ma wpływ, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o KGHM. I właśnie analizując KGHM, to co na początku mówiłem. Bardziej bym tutaj się absolutnie skupił na tym, co się dzieje w otoczeniu w makro niż to co się dzieje w samej spółce znaczy w samej spółce jakbyś zbyt dużych ogromnych takich zmian w tym momencie nie ma więc tutaj raczej taka jest stabilność no o ile można mówić o stabilności w spółkach skarbu państwa bo tutaj oczywiście jest ten taki minus że jeżeli nagle prezes przestanie się przestanie się podobać no to można go zaraz wymienić i dać nie wiem prezesa jakiejś innej spółki skarbu państwa i to się dzieje i to się dzieje dosyć często w spółkach właśnie skarbu państwa no oczywiście Oczywiście myślę, że każdy z nas życzyłby sobie, żeby to było inaczej, no ale inwestując w spółki Skarbu Państwa, no to musimy przyjąć właśnie też to ryzyko, że z dnia na dzień może nagle tutaj prezes KGH mu się nie spodobać i tutaj może przyjść ktoś, ktoś inny, czy kompetentny, no tutaj... Kłóciłbym się z tym stwierdzeniem, więc no to jest taki minus, jeżeli ktoś inwestuje właśnie w spółki Skarbu Państwa, zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce. Więc no na to trzeba też oczywiście zwracać uwagę. A biorąc pod uwagę same wyniki, no bo jak mówiłem, głównie skupiamy się tutaj na otoczeniu makro, ale te wyniki oczywiście też, też, mają, też mają jakieś znaczenie. Aczkolwiek, jak mówię, w, te, w spółce typu KGHM w moim odczuciu dosyć drugorzędne, bo tutaj zbyt dużo nas nie zaskakuje w tych wynikach. No to zauważmy, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te wyniki, zysk netto bardzo dobry, przychody na poziomie takim, jakim, jaki tutaj zakładano. No i jeżeli chodzi o KGHM też biorąc pod uwagę jakieś zmiany, które mogą tam być, no to wzmacnia współpracę przy SMR-ach. Tutaj te duże polskie spółki coraz odważniej mówią właśnie o tych małych reaktorach modułowych. KGH Polska mieć tutaj i Rumuński Państwowy Koncert Energetyczny ogłosiły podpisanie, Memorandum o współpracy w sprawie rozwoju małych reaktorów modułowych. To nie jest domena tylko tych bardzo dużych spółek, bo na przykład na swoim kanale niedawno miałem, moim zdaniem, bardzo interesujący wywiad ze spółką DB Energy. Mała spółka, która w tym momencie przenosi się na główny parkiet, yy, która też będzie wchodziła właśnie w te małe reaktory. Modułowe, chociaż oczywiście ich główną działalnością jest coś zupełnie innego, jest efektywność energetyczna. W każdym razie, jeżeli chodzi o te małe reaktory modułowe, no w moim odczuciu jest to oczywiście krok w dobrą stronę ale zauważmy, że był taki trochę boom przez chwilę, że jeżeli ktoś, jakaś spółka mówiła właśnie, że wchodzi w atom, w jakimkolwiek znaczeniu wchodzi w atom, to od razu mieliśmy mocny boom. Tak samo wcześniej trochę było na wodorze, ktoś mówi, że wchodzi w wodór, to od razu mamy mocny boom na tej spółce. Pamiętajmy, że jeżeli my dzisiaj mówimy o SMR-ach, to taki SMR pierwszy, który powstanie, no to może będzie jeszcze 2028-9, ale bardziej mi się wydaje, że 2030, przed tym 2030 to nie powstanie. To znaczy, my mówimy, że mamy końcówkę 2022 roku, no czyli ja tutaj się spodziewam raczej. 7, 8, 10 lat, zanim coś takiego powstanie, zanim coś takiego zacznie dawać jakieś, jakieś korzyści, i w ten sposób trzeba na to patrzeć. To w tym momencie jest fajna ciekawostka. Dobrze, że właśnie w moim odczuciu dobrze, że spółki w to, spółki w to wchodzą, aczkolwiek to jest coś, co, w co w tym momencie trzeba ładować mocną kasę a co przyniesie jakieś wymierne wyniki finansowe dopiero no, za te 7, 8, może 10 lat, więc też na ten, w ten sposób powinniśmy, powinniśmy patrzeć, czasem są tu jakieś właśnie spekulacje pod, to, pod te SMR-y, ale, ale właśnie tutaj ja widzę takie zagrożenie, że często są jakieś mocne wystrzały takich spółek później, powrót do powiedziałbym normalnych ich normalnych poziomów no właśnie ze względu na to że, że te jakieś korzyści wymierne będą dopiero za wiele wiele lat a wracając do tych wyników finansowych widzieliśmy że ten wynik netto w miarę tutaj myślę że myślę że dobry i patrząc na ten wynik netto, jeżeli chodzi o największy wzrost, jeżeli chodzi o ten wynik, to było zwiększenie przychodów ze sprzedaży, z drugiej strony mieliśmy wyższe koszty, a inne koszty, jakie tutaj były, inne, inne koszty, które spowodowały spowodowały niższy ten zysk, to jest odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziału w jednostkach zależnych i zyski, no w tym przypadku może nie zyski, ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwych przez... Wynik finansowy, więc tutaj też to nie są takie do końca straty gotówkowe. Myślę, że na to też myślę, że warto zwrócić uwagę. Aczkolwiek jak mówię, w przypadku KGHM-u te wyniki finansowe są ba troszeczkę bardziej na drugim planie niż to, co się dzieje w otoczeniu makro. Widzimy, że mamy taki moment teraz, że jeżeli chodzi o te, o te wyniki finansowe, one wciąż są dobre. Tutaj też spółka mówi, że Sierra Gorda poprawia wyniki produkcyjne w trzecim kwartale. Oczywiście jeszcze ten trzeci kwartał się nie skończył, no ale na ten moment ta kopalnia Sierra Gorda w pierwszym półroczu zanotowała spadek produkcji miedzi płatnej, w trzecim notuje poprawę w tym obszarze, tam y, było w, y, była pewna awaria, awaria została usunięta, Sierra Gorda wyszła z tego sprawnie, ale tracąc trochę na, trochę na przerobie oceniamy to jako, jako stan przejściowy, no i też w tym roku planowana mniejsza produkcja była, bo wiedzieli, że Sierra Gorda wchodzi w eksploatację pushbacków o mniejszej zawartości miedzi, więc to nie jest nic to nie jest nic, nic dziwnego no w każdym razie patrząc na KGHM bardziej my patrzymy właśnie na otoczenie makro no i mamy taką sytuację w tym momencie że jeżeli chodzi o te zapasy miedzi, one są naprawdę na bardzo, bardzo niskim poziomie z drugiej strony gospodarka w tym momencie zwalnia, więc nie potrzebuje tak aż tak dużo aż tak dużo miedzi w momencie kiedy jest rozpędzona albo kiedy chce się zacząć rozpędzać, ale ten moment kiedy będzie chciała się rozpędzać. Na pewno przyjdzie. Nie sądzę, że to będą najbliższe tygodnie czy najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o właśnie chociażby surowiec taki jak miedź, ale ten moment też przyjdzie, więc myślę, że warto obserwować to teraz i patrząc na, patrzeć na to, że jednak te zapasy są Małe. Jak mówię, nie przewiduję w tym momencie jakiegoś takiego rozpędzenia, ale za kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy, należy patrzeć na to, jaka będzie, jakie będzie to otoczenie, otoczenie makro, czy rzeczywiście ta techniczna recesja, która jest w Stanach Zjednoczonych, będzie się pogłębiała, czy te problemy pandemiczne w Chinach też będą się pogłębiały? Jeżeli tak, to to zapotrzebowanie na mieć absolutnie nie będzie rosło. Ale kiedy zaczniemy z tego wychodzić, to skoro zapasy są bardzo małe, no to to zapotrzebowanie. Znowu wzrośnie i to znowu może być bardzo dobry czas dla KGHM. -u. Jak mówię, nie teraz, myślę, że nie, jeszcze nie za, za kilka miesięcy, ale za kilkanaście, kto wie, więc myślę, że tutaj warto sobie spokojnie, po wlutku KGHM, KGHM obserwować. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, a my widzimy i słyszymy się jak zwykle za tydzień. Dzięki bardzo, życzę samych zysków każdemu. Cześć, trzymaj się.